zbałwożenia, rozpraszania i takiego obniżania poziomu już tej energii, co już tak się ten trening idzie gradacyjnie i nagle są te wstawania po te poduszki, tak? Więc upewniamy się, że tego po prostu zwyczajnie upewnijcie, żeby tego nie było, tak? Żeby już wszystko było gotowe pod ręką i żeby ten trening szedł tak jak w masełko. Bo my teraz na przykład wstaną i cała ta praca rozciągania tył nóg, odchodzenia troszeczkę w tył pójdzie. Okej, okay. Nie ma nic złego, kiedy będziemy robić zaraz, żeby rozchodzić coś z powrotem i dokrwić. Tak, ale takie rozproszenie i obniżenie poziomu energii to jest na nic, naprawdę, tak? Okej, okay, więc idziemy wysoko do góry. Wy nic, tak? Gdzie dzisiaj mówicie? Okej, dobra, ładnie. Pamiętajcie, że psychologia jest taka, chyba że jesteście, wiecie, z zegarkiem, o tak. Psychologia jest taka, że zawsze pierwszą stronę zrobicie dłużej. Nie ma takiej opcji. Zawsze ta druga już będzie taka po łebkach. Więc zawsze bierzemy jako pierwszą tą gorszą nogę. Tak? Ok? Mhm. Ja teraz daję swoją lepszą, żeby móc swobodnie wszystko tłumaczyć. Ok? Tak? Bo wiadomo, że inaczej się człowiek koncentruje, kiedy jest noga tam mniej rozciągnięta. Tak? Dobra? Ok, czyli dajemy dużego dyla, nazywam krok, wysunięciem nogi dyla. I teraz tak, na pewno, nie na zewnątrz, za duże ryzyko skręcę, tak? Może być albo na wprost, ale dla stabilizacji pozycji, tak? Lekko skręcamy stopę. Ręce przechwytują ciężar ciała, także naprawdę jesteśmy oparci na tych rękach. I teraz oczywiście, żeby chronić te wszystkie ścięgienka, podrzepką i tak dalej, robimy uniesienie do góry i przenosimy, jeszcze bardziej rozprostowujemy nogę z tyłu i przenosimy się na nogę z przodu, tak? Kiedy czujemy, że to jest ta nasza pozycja, już rozgięte kolano na tyle, na ile my możemy, no to wtedy powolutku i spokojnie odkładamy rzepkę. Upewniamy się, że pięta jest idealnie pod kolanem, albo lekko wysunięta do przodu, ale na pewno nie cofnięta. Dobra. I teraz w tej pozycji przenieść ręce, dodaję to, ok? To nie było, to, o, to było. No i dla całej reszty, okay? Żeby się chwilkę porozluźniać, dajemy ręce do środka. Tak, i tak sobie klapnąć. Dzięki temu nie będziemy mieć, bo się pojawiało za duże gnieceń zginaczy bioder i mówiono o bólu tutaj. Bo to jest takie, kiedy trzymamy tą nogę przy sobie. A tutaj, kiedy dajemy rękę, ona za automatu pójdzie do boku. I o to nam chodzi. Nam nie chodzi, w ogóle kompletnie nam nie chodzi o to, żeby trzymać tą nogę idealnie do przodu, a niech sobie ona ucieknie, bo żeby stopa została. I tak sobie tutaj powisieć. Tak? I tutaj absolutnie, kompletnie, totalnie nic nie robić. Jak bolą nadgarstki, dać oczywiście napiąstki. Kto może, bo są takie osoby, które mają takie zakresy ruchu, a niech sobie idzie. Tylko w tej pozycji na łokciach, jak możecie teraz to spróbować nawet, w tej pozycji na łokciach jest zupełnie inne oddziaływanie na zginacze bioder. Kiedy jest tak, to mamy dodatek, trochę obciążamy korpusem biodro, jesteśmy w stanie pójść, on się bardziej, tak, rozciąga. Kiedy jesteśmy tutaj, on tak specyficznie, niekoniecznie fajnie ciągnie. I nie tutaj tak do przodu, tylko tak po ukosie. On tak inaczej ciągnie, więc ja zawsze sugeruję to, ok? I teraz tak, żeby ktoś, bo często jest coś takiego, że tak się trzymają, tak? I nie chcę to odpuścić. Są takie. To teraz mówimy tak. I robimy wdech i tak jakbyście chciały nogi złączyć mocno. Biodra do góry i chcemy złączyć nogi. I naprężamy się. Bardzo mocno. Do góry biodra trzymamy przez 5, 4, 3, 2, wdech i z wydechem. Powinno pomóc. Bo ciało, tak jak powiedziałam, woda zimna gotuje się szybciej. Ciało naprężone mocno. Kiedy powiemy mu, tak mocno, mocno, kiedy mu powiemy odpuść, szybciej zrozumie odpuszczenie niż ciało, które jest tylko trochę spięte i każesz mu się rozluźnić. To ono zacznie mieć tendencję do spinania się. Ok, ustawiłyśmy tę pozycję. To teraz tak, ręka nogi z przodu, ona sobie idzie na nią. Druga ręka idzie sobie troszeczkę do boku. I teraz nie stójmy na tej nodze, jakby tej ręki nie było. Nie, powierzmy jej trochę
Czyli bioderka trochę zajdą w kierunku tej ręki, tak? I teraz powinno się zadziać coś takiego, że podpórka, 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 trzy punkty podparcia, a cała reszta jest, zachowujemy się jak taki materiał hamakowy. Czyli tak mamy taki śmieszny hamak, trójkątny, tak? I teraz tutaj się rozluźniamy. I tylko tyle. Nic nie robimy więcej. Ciężar ciała na ręku i faktycznie, gdybym nie miała tej ręki, to bym poleciała cała. I się rozluźnić i nic się nie dzieje, głowy odpuścić. Duże, duże rozciąganie zginacza bioder. Tak? Okej. Dobrze, jesteśmy, kontynuujemy. Tak? I teraz delikatnie robimy takie, nawet przejście jeszcze bardziej na rękę. Troszeczkę i wróć. I jeszcze raz troszeczkę na rękę bardziej. I wróć. I troszeczkę bardziej na rękę i już tu zostajemy. Tak? Ok, kontynuujemy, tak? Czyli zostaliśmy. Też nie przedłużamy nie wiadomo ile, bo zginacze bioder są delikatne, tak? One na samym początku opornie, ale potem już naprawdę idą jak w masełku, tak? Chyba, że ktoś ma jakieś przykurcze tam mocne, tak? Albo miał, oj, i tu uwaga, na przykład dużo zapaleń przydatków u par, albo czy jajniki, tak dalej, są tendencje do tego, że tu jest strasznie pozaciskane, tak? A i teraz tak, ta ręka ląduje ze stopy, ląduje na kości piszczelowej, tak? I teraz przytulamy się do niej, skręcając lekko korpus, tak? Czyli robimy takiego twiścika, ok? I teraz tu wręcz naprawdę, bo mogą zacząć aż tak ciągnąć, ale do takiego dziwnego drgania nogi. To nie jest drganie jeszcze zmęczeniowe i tak dalej, ale to są już neuroprzekaźniki wrzecionowate, które zaczynają takie robić, tak? To już jest bardzo mocne, więc jesteśmy tutaj, tak? Okay. I teraz już ostatni w obrębie tego, to robimy, noga robi taki, jakby wzięła taki wdech, wdech. I teraz z wydechem wślizguje się do wyprostu, lekko podnieść biodra i teraz w ostatniej fazie skręcić się jeszcze mocniej i próbować prostą nogą dotknąć udem do podłogi. I tak trzymamy przez 5, 4, 3, 2, 1, rozluźnij. Wracamy do centrum, dajemy wsparcie znowu na ręce i teraz bardzo trudne. On nie ma już w ogóle siły. Już powinien być w takim stanie, że on, o Boże, jakieś dźwignięcie, jakieś zgięcie biodra, a. Dlatego mamy ręce, dlatego mamy flexa. Teraz z flexa pchnąć całe biodra do góry. To jest okropny moment i teraz naprawdę na rękach powolutku zginać, to jest nawet ciężkie dla mnie. Powolutku zginać biodra, powolutku, powolutku, powolutku. I teraz amortyzować na mięśniu czworogłowym odłożenie kolana, żeby nie było plask. Auć, auć. Nie, powolutku, spokojnie i idziemy do wyciągania w drugą stronę. Tak? No dobra, ten będzie długi. Okay. Zrobimy jeden wariant w całym nagraniu. Tak? I teraz jesteśmy w pozycji takiej. No, bardzo dużo jest tego. Okay. Kto nie sięga w ogóle, no to dajemy mu kostki, żeby mógł zrobić nie ten wariant, ja to nazywam grzybkiem, tylko wariant uśmiechniętego pudelka. Tak? Czyli piesek, który merda ogonem do góry. Dobra. Czyli jesteśmy teraz w tej pozycji. I robimy wdech i z wydechem. Wypinamy miednicę. Pępek idzie w kierunku uda. Klatka piersiowa do góry. I naprawdę zachowujemy się jak szczęśliwy piesek. Do góry. I teraz mamy lekko rozkręcone biodra. No to teraz unosząc stopę lekko na podłogę, robimy kontrę. Noga z przodu idzie do tyłu. A noga z tyłu chce jakby iść do przodu. Ok, czyli robimy to, zobaczcie. Hop, wyrównanie. I teraz to tak jakby biodro nogi zgiętej z tyłu chciało pójść do boku bardziej i robimy twist w kierunku nogi z przodu. I rozciągamy pośladek i rozciągamy tył nogi i dajemy odpocząć biodro. Dobrze powiedziałam? Biodro? Może jak się mówi? Nie wiem, dobra, ok. Żeby biodro mogło odpocząć. Żeby biodro mogło odpocząć. Taką wersję przyjmujemy, tak? Okej. Okay.
Tak, więc jesteśmy tylko tak, nie na rozgięciu, tylko tu musi być kąt 90 stopni, tak? I teraz robimy, naprawdę, ona się, ta noga z przodu, ona ma za zadanie jakby cofać się. No jak teraz intensyfikujemy, nie tą ręką, bo stracimy twist, jak widzicie. Tylko tą ręką intensyfikujemy twist. Dobra? Ok, czyli bardzo mocno, jak hamulec, naciągamy stopę na kość piszczelową i teraz mocno to biodro jakby chciało iść do podłogi, a my wyciągamy się teraz nie na zgiętych plecach w ten sposób, tylko na wyprostowanych i użyć siły mięśni ręki. I wyciągamy się przez 5, 4, prostujemy mocno nogę i wbijamy pięty w podłogę, 3, 2, 1 i wracamy do centrum, stawiając lekko zakręconą stopę z przodu i z powrotem wchodzimy do pozycji poprzedniej poprzez unoszenie kolana nad podłogę, hop. Tak jest? Dobra,